ostatnich trzech meczach Górnik 0-9 Mysłowice zdobył 0 punktów. Kolejną okazją na poprawienie tak słabego dorobku punktowego było spotkanie z Olimpią Truskolasy. Od początku spotkania widać było, że piłkarze Kociny po dokonaniu przez trenera w ostatnim tygodniu zmian ustawienia zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać. Pierwsza połowa to dość wyraźna przewaga zawodników Górnika 0-9. Już w piątej minucie piłka po główce Sobczaka znalazła się w siatce, ale sędzia odgwizdał faul napastnika gospodarzy. Co nie udało się w piątej minucie, udało się w siódmej, kiedy to Jasiński ładnie dograł do pasku, a ten w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi gości. W kolejnych minutach pasko Ragi Sobczak mogli podwyższyć rezultat spotkania, ale na zegarze stadionowym widniał dalej wynik 1-0. W przerwie miała miejsce bardzo miła uroczystość poświęcenia i otwarcia po remoncie stadionu Górnika 0-9 Mysłowice. Otwarcia dokonał dziekan Krzysztof Kasza w towarzystwie prezydenta miasta Mysłowice Grzegorza Osyry i członka zarządu Górnika 0-9 Mysłowice Zdzisława Kasprzyka. W drugiej połowie emocji było jeszcze więcej, a to za sprawą lepszej gry drużyny Olimpii Truskolasy. Co chwilę pod jedną i drugą bramką dochodziło do groźnych sytuacji. Jedną z nich w 62 minucie po ładnym strzale z dystansu wykorzystali goście. Na szczęście ta bramka nie podłamała piłkarzy Kociny i 9 minut później w 71 minucie według trenera Wojciecha Osyry najlepszy zawodnik tego meczu Grzegorz Kania popisał się pięknym strzałem i gospodarze ponownie objęli prowadzenie, którego już nie oddali do końca meczu. Nie wiem, szczęścia, ambicji, po trzech meczach nam po prostu nie idzie, nie potrafimy ułożyć swojej gry, nie ma spokoju w tej grze. Jak już nie idzie, to nie idzie, musimy się jakoś wsiąść, przełamać, zrobić coś, musimy wziąć większą odpowiedzialność za swoją grę. Nie może być tak, że spoczywa na kilku zawodnikach, musi być na całej drużynie. Nie jestem zadowolony z wyniku, na pewno, natomiast myślę, że ten zespół nasz na razie funkcjonuje na 40% swoich możliwości, może 50%. Są chłopcy, którzy umą grać w piłkę. Myślę, że tak jak tu kolega w drużynie przeciwnej powiedział, są w dołku, nie wiedzą, nie znają przyczyny. My też byliśmy w dołku i to widać. To widać po grze, widać po postawie niektórych piłkarzy. Natomiast cieszą punkty, bo to cieszy i nam potrzeba na pewno dwóch, trzech zwycięstw takich przekonujących. I na pewno nam się będzie lepiej grało. Rozegramy się, będziemy dążyć tam, gdzie sobie zamierzamy. Natomiast tak jak mówię, bardziej punkty cieszą jak gra, nas rozlicza się z tego jak kończymy. Może zacznę od tego, że my byliśmy w podobnej sytuacji jeszcze do tego meczu jak nasz przeciwnik Olimpia. Bardzo się cieszymy, że przełamaliśmy właśnie tą niemoc naszą, bo trudno było nam odmówić walki, zaangażowania w tych meczach, ale coś nie wychodziło, coś zawsze szwankowało. Dzisiejszy mecz chcieliśmy po prostu rozegrać na naszą korzyść, chcieliśmy wygrać ten mecz, niezależnie w jakim stylu. Cieszymy się, że strzeliliśmy już dwie bramki, bo ostatnio też troszkę graliśmy nieskutecznie. No cóż, mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk na następne mecze i to mocno wierzymy. Na konferencji prasowej zapytaliśmy o spotkanie z prezesem, sztabem szkoleniowym i zawodnikami, które odbyło się w ostatni poniedziałek. Myślę, że to była forma rozmowy z piłkarzami. Prezes porozmawiał z nimi, starał się doszukać przyczyn tej niemocy strzeleckiej, bo to tu się głównie koncentrowaliśmy na tym, że nie mieliśmy szczęścia, nie umieliśmy trafić do bramki. Ja myślę, że takie męskie rozmowy to w naszym gronie tego. Pozostawimy to jakby w kuluarach. To są nasze sprawy, które są wewnątrz klubu. Ale myślę, że wspólnie z zawodnikami, z zarządem klubu usiedliśmy, no i myślę, że to tak dzisiaj dało efekt. Czyli wynika z tego, że warto rozmawiać. Magdalena Warchoł, Marcin Janota, Telewizja Mysłowice.